Dzień dobry, nowy vlog dzisiaj. Dzień dobry, tak, zaczynamy nowy vlog. Ja już jestem praktycznie gotowa do wyjścia, za moment wychodzę i jadę na targi Beauty Forum, edycja wiosenno-letnia. Jestem bardzo ciekawa, co będzie się działo, zwłaszcza że targi w tej edycji będą odbywały się w nowym miejscu. Zrobiłam sobie całą listę wystawców, mam przygotowany plan, więc jestem gotowa idealnie i zamierzam zrobić dla Was małą relację z tego wydarzenia. Zobaczymy, co tam się będzie działo, także zabieram Was ze sobą i widzimy się za chwilę. Oh yeah, yeah. Oh, no, no. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña, pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera, tú eres la mujer, mi corazón. Właśnie wróciłam do domu i nie uwierzycie, ale nad Warszawą przechodzi pierwsza burza. Max zrobił kawkę, więc pozwolicie, że sobie teraz będę dopijać. I przy okazji chcę Wam opowiedzieć, jak tam moje wrażenia po wizycie na targach Beauty Forum, na tej właśnie nowej wiosenno-letniej edycji w nowym miejscu. No i tak, może zacznę od tego, jak to wszystko wyglądało z zewnątrz. Oczywiście już Wam wcześniej mówiłam, że tegoroczna edycja odbywała się w nowej hali. Hali Global Expo na ulicy Modlińskiej 6D. Nowo otwarta hala, ogromna, ale jeszcze nie do końca moim zdaniem przygotowana na tego typu wydarzenie. A dlaczego? Zacznijmy od momentu, kiedy jechałam na targi. Jechałam oczywiście samochodem i już na Modlińskiej był niesamowicie duży korek przy zjeździe na halę. Tam akurat są 3 pasy i ten jeden pas był naprawdę dosyć mocno zakorkowany. A to tylko i wyłącznie dlatego, że troszeczkę padła organizacja z parkingami. Po pierwsze, cały ten teren, gdzie znajdowała się hala, jeszcze jest niewykończony. Nie ma zrobionych tam w każdej w tej okolicy dokładnych, dobrych parkingów. One są tylko zrobione i tak naprawdę podjazd w miejscu, gdzie znajduje się hala na samym początku. A tak jak Wam wspomniałam, hala jest ogromna. Wkoło tych miejsc parkingowych jeszcze nie ma. I też nie ma zrobionych szlabanów, nie ma zrobionego dokładnego wjazdu. No a jak się pewnie orientujecie, parking oczywiście na takich wydarzeniach jest zawsze płatny, więc musi ktoś to nadzorować i tak też było w tym momencie. Przy wjeździe od razu na teren hal stali panowie, którzy koordynowali ruchem i dawali karteczki, na których zapisywali godzinę. I później z tych karteczek oczywiście trzeba było się rozliczać w kasach. Te kasy znowu znajdowały się na terenie hali, przy wejściu na halę. No i oczywiście panowie kierowali nas, gdzie mamy te samochody postawić, co nie było komfortowe, a ten parking, który był już zrobiony, który był przygotowany przed samymi halami, niestety był parkingiem zamkniętym, tylko i wyłącznie parkingiem dla wystawców i VIP-ów. Tam oczywiście było mnóstwo wolnego miejsca, no ale nam nie można było tam wjechać i musieliśmy gdzieś stawiać w koło te samochody, przez co też robił się potworny korek na Modlińskiej. Korek właśnie, żeby dojechać. Ludzie musieli czekać, aż wypiszą nam panowie te karteczki i dopiero można było wjechać tam na sam ten teren. Później, jak już wyjeżdżałam z targów, no to oczywiście korek cały czas był, bo okazało się, że tych miejsc było za mało. Nawet dowiedziałam się, że ludzie parkowali w okolicach i musieli ten kawałek przejść. No ale dobra. Kolejna sprawa, jak już zaparkowałam samochód to też musiałam przejść dosyć spory kawałek, 300 metrów do wejścia hali. Szczerze to myślałam, że wejście do tych hal będzie znacznie bliżej Modlińskiej. Niestety okazało się, że hale zostały tak stworzone, że to wejście główne do nich znajdowało się na samiusieńkim końcu. Więc trzeba było ten kawałek niestety przejść. Być może, gdyby to były inne targi, inni wystawcy, to wtedy to wszystko byłoby zupełnie inaczej zorganizowane, z tego względu, że można by było sobie przed wejściem gdzieś tam w okolicy na tym gotowym już parkingu postawić samochód i byłoby znacznie wygodniej. Beauty Forum to są jedne z największych targów w Polsce, podobnie jak targi LNE, i ściągają na nie ludzie z całej Polski i nie tylko, więc myślę, że organizatorzy powinni się w tej kwestii troszeczkę lepiej przygotować, ale możemy im to wybaczyć, ponieważ była to pierwsza edycja i wszystkim mogą zdarzyć się błędy, a jak wiecie, na błędach się uczymy i mam nadzieję, że w edycji jesienno-zimowej już to troszkę zostanie rozwiązane. Co więcej, powiem wam taką ciekawostkę, dowiedziałam się od wystawców, że nie tylko my płaciliśmy 4 zł za godzinę za parking, ale również okazało się, że i wystawcy. Co dla nich było nie do końca komfortowe, bo oni i tak musieli już płacić dosyć duże pieniądze za postawienie swoich stanowisk w halach i raczej liczyli się z tym, że ten parking dla wystawców będzie parkingiem bezpłatnym, a tak niestety nie było. No dobrze, wchodzimy teraz do hal, które okazują się ogromne, naprawdę w porównaniu do hal z Marsa, czyli tam, gdzie odbywały się wcześniej targi, te hale są naprawdę ogromne i tą przestrzeń czuć i widać w momencie, kiedy się wchodzi. I powiem wam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo na tym poziomie 0 byli wszyscy wystawcy, a na poziomie 1 odbywały się konferencje i to miejsce było naprawdę dosyć szerokie, przez co też bardzo wygodnie nam się chodziło w tych alejkach pomiędzy stanowiskami. No przynajmniej przez pierwsze 2 godziny, kiedy ten ruch był jeszcze niezbyt duży, to naprawdę to było wygodne i też o tym wspominali wystawcy. Rzeczywiście tego miejsca było zdecydowanie więcej niż na Marsa, czyli tam w tym centrum konferencyjnym na Marsa. I to jest ogromny plus. Przez to też, że te hale są znacznie większe i tego miejsca było więcej, te stoiska nie było tak ustawione jeden po drugim, naćkane, że czasami można było się zgubić, co obok siebie znajduje, a wystawcy mieli większą możliwość popisu, żeby przygotować ciekawsze, ładniejsze stanowiska. No i właśnie, jeżeli chodzi o stanowiska, to ja od razu przygotowałam się wcześniej na te targi. Oprócz tego rzeczywiście miałam wydrukowany bilet, bo ja zawsze kupuję bilety przez stronę internetową, żeby było szybciej i wygodniej, to jeszcze przygotowałam sobie cały plan tych hal, zaznaczyłam na planie, gdzie znajdują się stanowiska, które chcę odwiedzić, miałam zrobioną listę tych stanowisk i wiedziałam już, gdzie się kierować, bo wejścia na same targi były z 2 stron, w części bardziej kosmetycznej i w części paznokciowej i makijażowej. No, wy wiecie, że ja to oczywiście zawsze część ta kosmetyczna bardziej mnie interesuje niż makijażowa czy paznokciowa, więc już tam od samego początku się kierowałam i to naprawdę bardzo dużo mi dało, chociaż nie ukrywam, że niektóre stanowiska były źle oznakowane i można się było jednak zgubić, ale jak weszłam, to pierwsze stanowiska, które zaliczyłam od razu, były obok siebie fajnie ustawione. Zajrzałam na stanowisko marki Syis i kupiłam oczywiście ampułki, które były mi potrzebne. Zresztą za chwilę wam pokażę, co przyniosłam w torbach z targów Beauty Forum, ale do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast tak jak mówię, stanowisko marki Syis, które było malutkie, ale to, co było najważniejsze, tam się oczywiście znajdowało. Później Aromatella, moja kochana Aromatella, i powiem wam, że jestem niesamowicie szczęśliwa, że Aromatella wróciła na targi, bo przez pewien czas jej tam nie było, a Aromatella zawsze miała najpiękniejsze stanowiska na targach, pachnące już z daleka i tym razem też tak było. Wszystko cudownie oznaczone, ustawione, wybór ogromny i z czasem zaczęła się tam tworzyć ogromna kolejka. Także Aromatella, babeczki, zapachy do domu, produkty do ciała, woski, wszystko. Tak. Po Aromatelli odwiedziłam również markę M'onduniq, która jak zawsze wystawiała się na targach z przepięknym stanowiskiem z dwóch stron. Z jednej strony jak zawsze cała masa, linie, wszystkie kosmetyczne, a z drugiej strony część taka pielęgnacyjna. No i marka w tym sezonie postawiła na promocję serii Excellence Gold, czy Excellence Gold, bardziej z francuskiego i można było popatrzeć na te wszystkie produkty, zobaczyć co tam się znajduje, potestować, porozmawiać z kosmetologiem, dobrać dla siebie odpowiednią pielęgnację, także tutaj też wielkie brawa dla marki. Odwiedziłam stanowisko marki Hydropeptide, która bardzo mnie interesowała i weszła na nasz polski rynek stosunkowo niedawno, bo dopiero w lutym. Nie mogłam również przejść obojętnie obok marki Yasumi. I co się okazało, na stanowisku marki Yasumi była również pani Zofia, która jest założycielką marki. Mogłyśmy zamówić chwilę sobie porozmawiać na temat produktów. W ogóle bardzo mnie ucieszyło, że chodząc pomiędzy tymi alejkami, w tych alejkach pomiędzy stanowiskami spotkałam ogromną ilość osób, które mnie gdzieś tam w mediach śledzą i miałyśmy okazję, żeby zamienić słówko, przywitać się, nawet zrobić sobie zdjęcia. To było niesamowicie miłe, przyjemne, a właśnie na stanowisku marki Yasumi była też taka sytuacja, że dwie dziewczyny kupowały tam kosmetyki i też sprzęty z mojego polecenia. Jeśli mnie teraz oglądacie, to bardzo serdecznie Was tutaj pozdrawiam. No i co jeszcze? Bandi oczywiście jak zawsze, różowe stanowisko, nowe linie kosmetyczne, wszystko jak zwykle pięknie ustawione. A jak Bandi, to spotkanie z Anetką, z moją Anetką. Miałyśmy chwilę, żeby ze sobą porozmawiać, przywitać się, wyściskać. Też już trochę się nie widziałyśmy, więc Aneta, wiem, że będziesz to oglądać, liczę na kawę z Tobą, obowiązkowo. No i co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć takiego? Tak naprawdę przez całe te targi, przez ten czas, kiedy ja tam byłam, zwiedziłam tylko połowę hali. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że nie przeszłam przez całą halę. Nie dotarłam, słuchajcie, do części paznokciowej i makijażowej, a wiem, że tam się na pewno, że tam się też dużo działo. Widziałam z daleka, że Inglot się wystawiał, Kryolan robił fajne pokazy, była scena makijażowa, jakieś mistrzostwa makijażu, promocje nowych kosmetyków, no i oczywiście jak zwykle miejsca paznokciowe, czyli Semilac, Indigo, Eclair. Naprawdę chciałam tam dojść, ale zrobiło się już późno. Ja z tymi wszystkimi moimi torbami ledwo stałam na nogach, kręgosłup już mi zaczął odpadać, więc stwierdziłam, że wracam do domu i powiem Wam, że zastanawiam się, czy jutro z powrotem nie jechać na targi, żeby przejść tą drugą część hali. Także wyobraźcie sobie, że od tylu lat, ile ja już chodzę na te targi i się tam pojawiam i zwiedzam i kupuję i tak dalej, to pierwszy raz z ręką na sercu nie przeszłam wszystkiego. Nie miałam już siły i było aż tego tak dużo. W pewnym momencie zaczęły się robić tłumy ludzi, zaczęło mi się robić też już duszno, byłam zmęczona i stwierdziłam, wracam do domu. Jeszcze jeden taki minus, który zauważyłam na tych halach nowych, to mało miejsca na szatnie. Przy samym przed wejściem na halę wystawców były ustawione dwie szatnie, czerwona i żółta. Przyznam Wam się, że nie wiem, czy były jeszcze jakieś inne szatnie, ale wątpię w to, bo rozmawiałam z kilkoma osobami na targach i okazało się, że w pewnym momencie nie było już miejsca w tych szatniach i trzeba było ze sobą nosić wszystkie toboły, torby, parasol, a nawet widziałam, że ludzie z walizkami chodzili. No to akurat jest takim minusem, który tam się pojawił, ale tak jak mówię, musimy wybaczyć organizatorom, bo to były pierwsze targi, pierwsza edycja w nowym miejscu i mam nadzieję, że to się poprawi i będzie coraz lepiej. A ja, kochani, idę Wam teraz pokazać właśnie co z tych targów przytaszczyłam do domu. A teraz pokażę Wam moje zdobycze z targów. Pipo już mi tutaj chodzi, o widzicie, bo oczywiście jak gdzieś są jakieś torby, reklamówki, to kod też musi być i paczki, przesyłki, więc już mi się tutaj na wszystko ładuje, także od razu zabieram się do pokazywania Wam, co przyniosłam z targów. I może zaczniemy od pierwszej marki, czyli MediHeal i maseczki w płacie. Zapewne już je doskonale znacie, zresztą ja je pokazywałam już wielokrotnie tutaj na moim kanale, również w mediach społecznościowych. Pamiętam, jak pojawiły się te maseczki w Tesco. Oszalałam, kupiłam wszystkie, które były dostępne, a chyba były 4 albo 5 rodzajów i wypróbowałam te maseczki, większość z nich. Postanowiłam, że kupię te, które są moimi ulubionymi. Czyli mamy tutaj dwie maseczki z tej serii NMF Aquaring. Tak, o. To są te dwie maseczki w płacie. I jeszcze dodatkowo kupiłam też maseczkę z czynnikiem EGT, czyli czynnikiem wzrostu. Uwielbiam te maseczki, są fantastyczne, mają świetne składy, bardzo ładnie przylegają do skóry twarzy. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to gorąco Wam polecam. I akurat tak się złożyło, że na targach była dzisiaj promocja. Przy zakupie 3 maseczek mieliśmy 10% zniżki, przy zakupie 5 maseczek 15% zniżki, no i tak do góry. A jeżeli wydaliśmy 100 zł na zakupy maseczek lub też innych produktów, które były tam dostępne w ofercie, to jeszcze można było dostać takiego fajnego pluszowego misia. Ja jednak stwierdziłam, że mam zapas maseczek, ale tych nigdy dość. Moje ulubione w tej chwili maseczki w płacie, plus jeszcze maseczka biocelulozowa z Yonel, którą też ubóstwiam. Także kupiłam sobie 3 maseczki od MediHeal. Następne zakupy i zdecydowanie najdroższe to jest marka Hydropeptide. Nie wiem, czy kojarzycie tę markę, bo ona tak naprawdę pojawiła się na naszym polskim rynku dopiero w lutym i z tego, co dobrze kojarzę, to polska strona, jak również sklep marki Hydropeptide jest właśnie dostępny od lutego i jeżeli zrobicie teraz tam zakupy, to otrzymacie dodatkowe 15%. I dzisiaj właśnie na targach, jak kupowałam sobie jeden z produktów dostępnych w linii marki Hydropeptide, to zapytałam, czy ta promocja jest też dostępna właśnie na targach i okazało się, że tak. I co takiego kupiłam? Kupiłam płatki pod oczy. Tada! Płatki, które to są polipeptydowe, kolagenowo-żelowe płatki. Kuracja, która zawiera 8 saszetek po 2 płatki. 8 saszetek po 2 płatki i w regularnej cenie kosztuje chyba 209 zł, a ja, tak jak mówię, kupiłam z dodatkowym bonusem minus 15%. Jestem bardzo ciekawa, jak one się sprawdzą, bo podobno są hitem, tak samo jak krem pod oczy, właśnie ten Hydropeptide, też z tej niebieskiej linii, ale krem wypróbuję, jeśli okaże się, że płatki po prostu przynoszą takie cuda, o jakich wszyscy mówią. Jestem ich bardzo ciekawa, także kolejny zakup, płatki, kuracja pod oczy marki Hydropeptide. Oczywiście nie mogłam sobie odmówić również zakupów na stanowisku The Secret Soap Store i zobaczcie, mam tutaj 2 produkty. Pierwszy z nich, który jest przepięknie zapakowany, to jest mydło koperkowe. O ile się nie mylę. Tak mi się wydaje, że to jest mydło koperkowe. Chyba nie mam tutaj zapisane na opakowaniu. Nie, ale zobaczcie, złożone jest przepięknie. Mydełko naprawdę prezentuje się super, ale jego zapach jest totalnie obłędny. W ogóle marka The Secret Soap Store ma bardzo świetne mydła w ofercie. Ja takie mydła wykorzystuję na różne sposoby, między innymi do czyszczenia moich pędzli, ale też właśnie na przykład do mycia dłoni. Mam takie mydełko do golenia. Bardzo, bardzo lubię korzystać z mydła. Oczywiście nie sięgam po niego w pielęgnacji mojej twarzy, żeby nie było. I dodatkowo kupiłam również, też jak widzicie zapakowany, jeden z moich ulubionych kremów do rąk. Już Wam pokazuję. Jest to krem z serii z masełkiem Shea. Proszę bardzo. I ten krem jest o zapachu passion fruit. Moim ulubionym z całej serii, chociaż powiem Wam, że poznałam wszystkie. Bardzo lubię zieloną herbatę, bardzo lubię też krem bananowy i czekoladę z pomarańczą na okres zimowy. Ale teraz stwierdziłam, że kupię ten. I powiem Wam tak, Konsystencja tego kremu jest bardzo, bardzo podobna do mojego ulubionego kremu do rąk marki L'Occitane, tego z 20% zawartością masełka shea. Ale różnica jest znaczna, jeśli chodzi o cenę i pojemność, bo tutaj mamy 80 ml i tak naprawdę za mydełko, bo ono było liczone na gramy i chyba 100 gramów kosztowało 17 zł, a ja mam tutaj nieco więcej, plus do tego krem do rąk zapłaciłam 60 parę złotych, więc naprawdę się opłaca. Zresztą na targach zawsze opłaca się robić zakupy, bo są wtedy w promocyjnych cenach, dodatkowe, dostajecie jakieś dodatkowe rabaty, kupony rabatowe, które możecie później wykorzystać, lub też właśnie zniżkowe ceny. Także mydełko koperkowe oraz krem do rąk z masełkiem shea o zapachu passion fruit. Największa i chyba najcięższa torba to jest moja ukochana Aromatella. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że Aromatella wróciła na targi, bo z tego, co się nie mylę, to przez 2 lata marki nie było na tych targach, nie wystawiała się, a teraz znowu się pojawiła i ja już o tym wiedziałam, bo oczywiście wcześniej zrobiłam sobie listę, przejrzałam listę wystawców na stronie, zrobiłam listę stanowisk, które będę chciała odwiedzić i Aromatella było pierwszym stoiskiem, do którego podeszłam, bo akurat tak miałam tutaj wszystko wygodnie i pokażę Wam teraz kilka fajnych rzeczy. Szykujcie się na szok, ta torba w ogóle pachnie obłędnie. Pierwsza to jest bomba do kąpieli, która daje taką tęczę, jak się rozpuszcza. Pachnie cudownie, cudownie i nie mogę się doczekać, kiedy wykorzystam ją w mojej kąpieli, a na pewno albo jutro, albo dzisiaj to jeszcze zrobię. I to jest zapach Tropic of Conversation by Bomb. Cudo, pachnie obłędnie i to jest nowość w ofercie marki. Następna rzecz to będzie kolejna bomba i zobaczcie, jaka śliczna, przepiękna, pachnie jak taki karmelek, obłęd. Kolejna bomba, którą już wyjrzałam w ogóle, słuchajcie, z daleka, to jest ta oto przepiękna świnka i pachnie landrynkowo, truskawkowo, cukierkowo, z odrobiną wanilii. Coś wspaniałego. Jeśli jeszcze nie wiecie, to wszystkie kule są robione ręcznie, więc przeszukując półki Aromatella, każdy egzemplarz był inny. To taka mała ciekawostka. Dwie babeczki. Pierwsza to jest Drama Lama. Trochę wygląda jak taki unicorn, bo różowa, ale jaki to jest zapach. Gdybym tylko mogła przesłać Wam te zapachy, to uwierzcie mi, że zrobiłabym to od razu. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będzie taka możliwość. Więc babeczka z lamą i kolejna to jest panda. Też takie oto piękne cudo o wspaniałym zapachu. A wiecie co? Ten zapach, jeśli ktoś z Was kojarzy perfumy marki Kenzo z takim kwiatkiem, z makiem w środku, to to jest właśnie ten zapach. Przepiękne. Czy ja mam tu jeszcze jakieś babeczki? Już Wam pokazuję. Nie, to teraz mam tak. Tutaj mam woski do rozpuszczania w kominku. A jeśli jesteśmy przy kominku... A, jeszcze mam tutaj jedne woski. O. A jeśli jesteśmy przy kominku, to muszę Wam pokazać granulki, bo to jest w ogóle obowiązek z Aromatelli i ja te granulki uwielbiam. Mój kultowy zapach to jest oczywiście Angel, czyli granulki, które pachną jak perfumy Thierry Mugler Angel oraz coś nowego, ale jak usłyszałam nazwę, to powiedziałam, że chcę, Black Orchid i to są granulki, które pachną właśnie jak Black Orchid od Toma Forda. Ale to jeszcze nie koniec, bo ja tutaj w torbie mam kolejną nowość, która albo już się pojawiła na stronie Aromatelli, albo dopiero się pojawi i to jest takie masło pod prysznic i to masło pachnie owocami tropikalnymi, a tak naprawdę nawet w nazwie ma dragon fruit, więc sobie wyobraźcie, co to będzie w kąpieli. No i widzę, że tutaj dostałam jeszcze, no bo jak mogło być inaczej, krówki od Aromatelli do torby. Pipo, Czy Ciebie tak interesuje tutaj wchodzenie do tych moich toreb? Bo widzę, że jakoś bardzo. Odwiedziłam oczywiście stoisko marki M'onduniq, bo też nie mogłam się powstrzymać. I zobaczcie, co pojawiło się nowego w ofercie z serii Excellence Gold. Wy wiecie, że ja tę serię bardzo lubię, a zwłaszcza maseczkę i peeling, o których Wam opowiadałam. A teraz dostępne jest również taki balsam, masełko, które Magic Balm, które można wykorzystać na różne sposoby, na przykład do pielęgnacji ust. Ma świetny skład i właśnie dzisiaj na targach jest promowane. Także tego też nie mogłam sobie odmówić, będę testować masełko, ale to jeszcze nie koniec. Kolejne zakupy to będzie marka Syis. I tutaj zatrzymałam się z obowiązkiem kupienia nowych ampułek, zapasu ampułek do zabiegów domowych z użyciem urządzenia Dermapen. Jeśli jeszcze nie oglądaliście filmu na temat Dermapena, to gdzieś Wam się tutaj wyświetli. Tam też wspominałam o tym, jakie ampułki stosuję i w opisie do tego filmu znajdziecie linki do tych ampułek. I znowu wracam do marki Syis i tym razem wzięłam witaminowy koktajl, czyli witaminy w ampułkach i znowu Tripeptide Viper Serum, czyli te, które bardzo lubię i cały czas do nich wracam. Czyli dwa opakowania ampułek. One były w cenie 43, chyba 41 zł za 10 ampułek w pojemności 3 ml. I jeszcze dodatkowo dokupiłam sobie, bo też już mi się skończył, żel do ultradźwięków również marki Syis, który dodatkowo jest wzbogacony jeszcze kwasem hialuronowym. On kosztował chyba 19 zł. Także takie zakupy, a widzę, że tutaj dostałam jeszcze na stanowisku masę próbek, żeby nie było. I ostatnie, ale można by było powiedzieć, że najlepsze, to są moje zdobycze z Yasumi, tak, kolejne stanowisko, które również odwiedziłam z wielką przyjemnością i już Wam pokazuję, co ja tutaj takiego ciekawego mam, bo trochę tych rzeczy jest. Jak wiecie, ja uwielbiam gadżety z Yasumi. Nie da się tego ukryć, więc tym razem nie mogło być inaczej. Patrzcie na to piękne czarne opakowanie i mamy tutaj gadżet, który nazywa się RF Perfection Skin i to jest urządzenie do radiofrekwencji. Urządzenie profesjonalne, proszę bardzo, zapakowane. Przetestuję i będę robić na jego temat film, bo dużo osób pyta mnie o różne właśnie urządzenia i zabiegi takie domowe, więc mamy tutaj wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji skóry, w tym do wykonywania właśnie radiofrekwencji. Także będę testować, ale mam jeszcze jeden gadżet, który jest nowością, co jest najciekawsze. Tak, tak. I to jest takie oto piękne niebieskie cudo, a nazywa się Face Up i to jest urządzenie masujące do oczyszczania i do masażu skóry, ale też liftingujące, czyli coś dla wszystkich kobiet po 30 roku życia, po 35 roku życia, dla takich kobiet jak ja. Tego też nie mogę się doczekać, bo to jest takie właśnie dwufunkcyjne urządzenie. Widziałam troszeczkę, jak działa, będę testować, będę robić w ogóle dla Was film na temat masażu twarzy, masażu ujędrniającego, wprowadzania kosmetyków i myślę, że przy okazji opowiem Wam też troszeczkę więcej na temat tego urządzenia, jakie troszkę potestuję. I mam tutaj jeszcze kosmetyki z Yasumi, słynna seria Mamusi i tutaj mam serum i krem, które będą dla mojego Maxa. Ponieważ bardzo polubił tę serię, stwierdził, że to jest coś dla niego, widzi efekty jako mężczyzna, czyli efekty właśnie wygładzenia, napięcia, liftingu i to będą produkty dla niego plus coś dla mnie, coś co również bardzo chcę przetestować i to jest krem pielęgnujący, ale również krem ochronny z filtrem 30. Podobno świetny. Także będę sprawdzała, będę testowała. Wiecie, że ja mam bzika na punkcie filtrów, uwielbiam, stosuję regularnie w domu, poza domem, także tego jeszcze nie znam i czas najwyższy go poznać. Dobrze kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze łowy, zdobycze z targów Beauty Forum. Widzicie, Pipo już się tam najlepsze rozsiadł, a ja teraz idę szykować jakiś pyszny obiad. Jak widzicie, my znowu wychodzimy, ale tym razem jedziemy do Galerii Mokotów na zakupy, do lodówki, dla naszych kotełków, a później skoczymy na sushi. Sushi? Galeria Mokotów? Tak, na sushi. Także kochani, ja już w tej chwili się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny z nami. Ze mną dzisiaj, w tym dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, pa! A ty? Buziaki, pa! No. Son por ahí todas y todas esas poses que tú conoces gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé.